Dobra, Booker, ty jesteś złota rączka, więc od razu poradzisz sobie z bezpiecznikami, tylko się nie poraź. O, wyczuwam nowy wigor z pszczółkami. Zajebiste. I used to open them all the time in my tower. What is a tear? It's like a window. Zajebista. A window to another world. Most of the time they're dull as dishwater, a different colored towel or tea instead of coffee. But sometimes I see something amazing and I pull it through. Ale mi się to zajebiście podoba. Good God. I don't suppose you've got an airship in there? I don't think so. Dlaczego nie możesz się przed... Czy to jest ten wielki, wredny ptak? O, w mordę jeża. Wow, babe, the fuck. I don't really understand what I just saw back there, but it sure as hell looks like a shortcut to getting us killed. I can handle whatever comes along. Trust me. Have it your way, I suppose. Dlaczego nie możesz otworzyć tego przejścia i wydostać się na drugą stronę? And saw with holy prophecy an Eden floating in the mist, by man forsworn, by heaven kissed. Piękny wiersz. Wzruszyłem się do granic możliwości, ale nie był tak piękny jak na mój specjal 500 widzów. I zaraz pewnie będziemy walczyli z tymi cholernymi automatonami. Otwórz to, mała. All done. A, ty geniuszu mały, bym cię... O! Fuck, ja nie mam soli! Ja nie mam soli. Wyposażenie, tak, to ja wiem. 4 sztuki naraz, zarządzaj wyposażeniem z poziomu menu gry. Nowe buty. Czyli chodziłem bez butów, dobra. Poziom menu gry. Ktoś z was wie, jak zarządzać tym wyposażeniem? Ja się pewnie dowiem. Potem. I wychodzimy i chowamy się. I wychodzimy i chowamy się. I wychodzimy i chowamy się. Ej, tak właśnie się załatwia sprawę. No do, o Jezu, znowu 5 pieprzonych wytrychów. No i gdzie ja ci znajdę te wytrychy? Można je gdzieś kupić w ogóle? A co to? A, amunicja do karabinu, spoko wodza. A to się da rozwalić? Nie, szkoda wielka, że się nie da. Dobra, tutaj też jest pusto, więc kurczę, no, sejfy są bardzo fajne, jak się ma wytrychy, a jak się ich nie ma, to można dostać się tylko do pomieszczenia tam, gdzie jest safe i już niestety tego safe'u się nie otworzy. Ha, ha, ha. Także trzeba zjeść banana, wysłuchać nagrania i ruszać dalej w swoją drogę. O, dzięki ci, laska. No. 600, to już da się pograć. Pierdolę. Called him out over it, and he stripped me of my rank. That man has never seen the savage face of war. Hmm. But he will. Ahohoho! Trepanacja czaszki? O, fuck! Temu też zrobimy trepanację czaszki? Nie. Nie udało się. O, tutaj ich dwóch było, a wziąłem ich tak z zaskoczenia, ten siedział na kiblu, a wodę to spuścił przynajmniej. No, teraz już jest porządek, nie będzie tak waliło z tego klopa. Coś tutaj jeszcze jest? O, amunicja, no proszę, w kiblach jest amunicja, co za wielki, wspaniały świat. W każdym razie wracając do mojego wątku, stwierdziłem, że Comstock ma wroga w postaci tego dziwnego gościa, którego woksofonu przed chwilą przesłuchaliśmy, którego woksofon przed chwilą przesłuchaliśmy. Bardzo dobrze, im więcej wrogów ma nasz wróg, tym więcej przyjaciół ma nasz przyjaciel i my. Wierzgający koń! O, nowy wigor.
No to ciekawe, co on robi. Do dna! Ciśnij, by wyrzucać przeciwników w powietrze. Wybuchowa pułapka. Piękne, piękne. Ja nie sądzę, żeby to było przydatne. Przeciwnicy w powietrzu. Nie, ja chcę opętanie i kruka. Kruk jest fajny. Kruk jest fajny, kruk jest zły, kruk ma bardzo. Fuck, tutaj trochę ich jest dużo. Zaczarowanko! Ej! Ej, co jest? Oczarowałem cię, ty szmato! Nie poddajesz się woli fałszywego proroka? Fałszywego pasterza? To już po tobie w takim razie. Sukin kot jeden, no. Myślisz, że tutaj będzie odwalał samowolkę? Niedoczekanie twoje. Ale mam nadzieję, że luneta do tego karabinu jest, co? Dobra, będziemy prowadzili ostrzał z daleka. Dobrą sobie kryjówę znalazłeś, nie ma co. Tylko nie do tej strony się przytuliłeś. Takie obrażenia... O, wow. Takie obrażenia to ja mogę zbierać, bo generalnie... No... Ciekawe, czy tutaj jest opad kuli, ale no totalnie tego nie sądzę. O, ona nam nawet podpowiada. No ale dobra, ale co to znaczy? No stary, co się tak... Popatrzcie, no chodzi w kółko. Strasznie trudno go zdjąć, że tak powiem. Ja już nie mam soli, bo zużyłem na tego gościa. No on w ogóle nic nie obrywa. Co za lolek. Ten dostał hedzika i się skrył. Zaraz. Dobra, ja wiem, że ta walka nie jest fascynująca, ale wiecie, chcę wyjść z tego. No wchodzą ci te hedy, czy ty jesteś kurna jakiś dziwnie odporny dzięcioł? O, tam jeszcze jest ktoś. Nie no, ten gość jest odporny. Oszukuje! Cheater do jasnej cholery, no. O, tracicie z zasięgu, tracicie z zasięgu! Dobra. No to chyba pozamiatane, co? A nie, jeszcze jakaś wieżyczka. Tam jest wieżyczka. A, pociśniemy ją z karabinu. Nie, wiecie, nie... Ale... Nie będę podchodził do tych wieżyczek i w ogóle, żeby je opętać. Lepiej pozdejmować gości z odległości. Co ty masz na sobie, człowieku? Trumnę nosisz? Pogięło cię już totalnie? Nie wiesz, co ze swoim życiem zrobić, kurczę. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, co zrobić ze swoim życiem, zawsze możecie nagrywać na YouTube, a nie nosić trumnę na plecach, jak ten oszołom. What do we have here? Kolejny kinetoskop, kineskotop. Who are the Vox Populi? Kim są Vox Populi? Znowu przejmująca muzyka, zapierające dech w piersi ujęcia. Numer 1, kandydat do Oscara, zwycięzca 9 Złotych Globów i aktor Leonardo DiCaprio. Tutaj po lewej stronie stoi taki wyprostowany. Dołączcie się do latającego składu i zwyciężcie w Kolumbii. Tak, to był kandydat do Oscara. Gromkie brawa. A teraz Booker DeWitt prowadzi was w niesamowity klimat kupowania z automatów. Dobra, 275 kosztuje. Zobaczymy, kiedy będzie opętany. Dwie
275, czyli to nic nie robi. Okej, chcę karabin. A to jest karabin wyborowy. My tego nie mamy. To granatnik, też tego nie mamy, dlatego ten... Nie, to jest... Nie. Spotkamy karabin wyborowy i dopiero... O, dzięki. Muszę chyba sobie jakąś monetę przygotować, słuchajcie, żeby robić takie tingi. No dobra. Kto się z was założy, że jak użyję wytrycha tutaj, to wejdę i tam będzie safe, żeby na więcej wytrychów. Otwieraj Elka. Ale pięknie się spisałaś. Gdzie jest ten cholerny safe na więcej wytrychów? Banan. Szmalec. 23 szmalcu. 10 szmalcu. Co to było? Oj, wytryszek. Oj, ładnie. Co to jest? Wyposażonko. Nakrycie głowy. Zwiększa możliwość sterowania prędkością na wstędza. Dobra. Weź wyposażenie, ale nie używaj. Wow, ale szmalcu. Chyba 30 monet. Niesamowita kasiura. Jestem bogaty. Teraz możemy uderzać do Las Vegas. I kupić sobie watę cukrową. Wszystko! Zjeść całą watę cukrową! Zobaczymy, co się znajduje na górze, ale dobrze, tutaj mnie nie powinno być generalnie. Może gdzieś znajdę karabin wyboru. O, ładnie. Jeszcze nagranie nie zostało odsłuchane. Jeszcze się pokręcimy tu bez sensu. I zeskoczymy tutaj. Elka, gdzie jesteś? Czy się zgubisz? Teleportowałaś się tutaj do mnie, grzeczna dziewczyna. Co wy na to, żebym mówił poezję uśpiewaną? A tutaj co mamy ciekawego? Kim jest ten prorok? Zachary Comstock. Jeżeli ktoś wie, o co mi chodzi, usłyszy nas i zrobi kam. Tak, siostro, gadaj! Jaka jesteś wściekła! Jaka jesteś wkurwiona na fałszywego proroka, fałszywego pasterza prowadzącego owieczki na rzeź, napierdalającego wszystko, co się rusza! Teraz wyłącz się. Ale masiakra i to chyba nie ja to zrobiłem, słuchajcie. Howdy, partner! Przekaż mi swoją kasę! To jest napad! O, dzięki! Wow. W takim tempie to po prostu podbijemy cały wszechświat. Dobra, idziemy tam, gdzie nas zadanie poniesie. Mamy ze sobą swojego wiernego Shutugana. O, ty też masz wibrator, fajnie. Będziemy razem się wibrować. Okej, i co dalej? Dzięki.